Cześć, witam Was kochani. Z tej strony Andrzej. Chciałem Was zarazić robieniem piwa w domu. Jest to naprawdę super alternatywa do tego, co możemy kupić w sklepie. Po pierwsze cena, a po drugie niepowtarzalny smak, którego w sklepie nigdy nie poznacie. Nigdy go nie poznacie. Piwo robione przemysłowo nigdy nie będzie piwem tym, które zrobicie w domu. Nigdy, nawet powiem szczerze, one stoją bardzo daleko od siebie. To nie są dwie butelki, które obok siebie stoją, piwo sklepowe i domowe, tylko to jest ogromna przepaść, uwierzcie mi. Każdy mój znajomy, który pił piwo i który lubi piwo oczywiście, bo są tacy, którzy nie lubią piwa generalnie, powiedział: Andrzej, jak to się robi? Naucz mnie. Mam kilku znajomych, takich bliskich, których już zaraziłem. Czasem wystarczy pierwsza wizyta u mnie, jakieś takie, wiecie, domowe party, jakieś spotkanie towarzyskie i oni się zarażają robieniem piwa. Nie powiem, że jestem pod wrażeniem, ale powiem, że zacząłem się zastanawiać, czemu tak jest. I esencją tych moich przemyśleń jest to, że to piwo nie ma nic wspólnego tym czymś, co sprzedają w sklepie. Piwo to jest to, co robię ja i to, co robią domowi piwowarzy. Piwo, które jest w sklepie, to jest jakiś zwykły szajs, który produkują po najmniejszej linii oporu, żeby być bogatym. Nie ma o czym po prostu mówić. Są małe browary. Ja mieszkam w UK, więc piwowarstwo w Anglii. Sorki, w tle słyszycie moje świnki morskie. Też by chciały trochę piwa. Muszę przerwać na chwilę, muszę dodać chmielu, bo właśnie mi się zaczął ekstrakt słodowy gotować, więc zaraz będziemy dalej rozmawiać.